13 grudnia wspominamy świętego Piotra Ciochłaso, męczennika. Piotr urodził się w 1814 roku w południowej Korei w rodzinie katolickiej. Jego ojcem był Andrzej Cio, który w 1839 roku został zamęczony za wiarę. Piotr miał wtedy 25 lat. Przeprowadził się do innej części Korei i tam pomagał misjonarzowi, ojcowi Tomaszowi Chueyang-eb. Piotr ożenił się z Magdaleną Han. Ich syn Józef Chojung-ho oddał życie za wiarę i był kanonizowany razem ze swoim ojcem Piotrem. Po śmierci Magdaleny Piotr ożenił się z Zuzanną. Był człowiekiem prostym, pogodnym, sumiennym i pracowitym. Znany był z tego, że każdego potrafił wysłuchać i udzielić dobrej rady. 5 grudnia 1866 roku, w czasie kolejnej fali prześladowań, został aresztowany. Przyznał się, że jest katolikiem i że wiarę przekazał mu ojciec, a on swojemu synowi Józefowi. Nie zdradził innych katolików. Jego syna w tym czasie nie było w domu. Piotr usiłował go ostrzec i radził, by ukrył się przed prześladowcami. Józef jednak sam zgłosił się na policję i wyznał wiarę. Obaj zostali aresztowani i torturowani. Piotr, mimo że sam cierpiał, pocieszał i umacniał innych więźniów. Z tego powodu był torturowany bardziej niż inni. W czasie strasznych przesłuchań nie zdradził nikogo z chrześcijan. Gdy przyprowadzono go na miejsce kaźni, pobożnie i powoli wykonał znak Krzyża Świętego i powiedział katom, by uwierzyli w Boga. Został ścięty 13 grudnia 1866 roku. Miał 52 lata. Beatyfikowany był 6 października 1968 roku przez papieża Pawła VI, a kanonizowany wraz z grupą 102 męczenników koreańskich 6 maja 1984 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Piotr aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.